Witajcie kochani, dzisiaj ja i Pipo zapraszamy Was na kosmetycznych ulubieńców września. Mogłabym powiedzieć, że miesiąc wrzesień to był taki miesiąc, w którym zaczęłam wracać do moich ulubionych kosmetyków. Z kilku względów i zaraz dowiecie się z jakich. Ale pierwszy produkt, który Wam teraz pokażę, jest to kosmetyk do makijażu. Puder wykończeniowy marki NYX z serii HD Studio Photogenic. Ja ten puder pokazywałam Wam już wielokrotnie w moich filmach, ale zrezygnowałam z niego przez pewien czas na rzecz pudru marki Estée Lauder. Natomiast ostatnio we wrześniu skończył się sypki puder, który stosowałam tutaj właśnie do przypudrowania tej okolicy pod oczami, do przypudrowania korektora i stwierdziłam, że sięgnę potem. I wiecie co, to był strzał w dziesiątkę. Przypomniałam sobie, dlaczego lubię ten puder, za co go tak uwielbiam i że muszę do niego po prostu wrócić. Po pierwsze, to jest tak delikatna formuła, tak miałki puder. Ja bym powiedziała, że to jest nawet taki bardzo delikatny proszek, przez co też nakładając go tutaj w tę okolicę, a nawet omiatając delikatnie tutaj dolną powiekę, nawet go nie poczujecie na skórze, a robi wszystko, naprawdę. Robi wszystko. Generalnie makijażyści odradzają, byśmy stosowały puder właśnie tutaj na korektor w okolicy oczu, bo może on też obciążać naszą powiekę. Ale powiem Wam, że ja ze względu na swój wiek nie jestem już w stanie używać samego korektora, bo w ciągu dnia on po prostu wchodzi mi w zmarszczki i wygląda to mało estetycznie. Z drugiej strony nie mogę też używać ciężkiego pudru, bo obciąża mi tą powiekę i też robi się taki suchy placek tutaj w tej okolicy i też podkreśla mi zmarszczki. Ale ten puder to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie czujecie go absolutnie na skórze, nie podkreśla żadnych zmarszczek, nie zmienia koloru tutaj w tej okolicy, bardzo ładnie ją wygładza, no i też fajnie wygląda na zdjęciach. Myślę, że właśnie przez to, że jest to HD Studio Photogenic, macie wrażenie, jakby ta okolica tutaj była przepięknie wygładzona. Także jeżeli szukacie fajnego pudru w niedrogiej cenie, bo on kosztuje coś chyba około 50 zł, może nieco ponad 50 zł, przynajmniej kiedyś tak kosztował, to ja Wam gorąco polecam, bo to jest naprawdę świetne, świetne rozwiązanie. Uwielbiam lato, ale po lecie moja skóra jest nieco bardziej przysuszona i mam tutaj na myśli nie tylko moją twarz, ale również całe ciało. I we wrześniu regularnie, dzień w dzień, korzystałam z kosmetyków marki Neutrogena, seria Hydro Boost. Niebieska, o której już Wam wielokrotnie wspominałam, stworzyłam również film na ten temat i na temat tego, jak ważne jest nawilżenie i nawadnianie skóry. Pokazywałam Wam te produkty na moim blogu, jest również post, który dotyczy recenzji tych oto kosmetyków. Najbardziej we wrześniu przypadł mi do gustu i z całej serii ten oto krem dzienny z SPF 25. Jeśli jeszcze nie znacie tych kosmetyków, to ja Wam gorąco polecam, bo one dają świetne nawilżenie i nawodnienie skóry, bardzo ładnie ją wygładzają, fajnie komponują się z makijażem, no i to też jest drogeryjna półka, więc dostaniecie je w Rossmanie, nie wiem czy też ma Super Farm, tak podejrzewam, ale na pewno warto się rozejrzeć. Super kosmetyki nawilżające i nawadniające, bardzo dobrze się u mnie sprawdziły. A jeśli jesteśmy przy nawilżaniu, nawadnianiu skóry twarzy, to muszę pokazać Wam mój kolejny powrót we wrześniu i ulubiona, ukochana kuracja marki Bandy, seria Anti-Dry, kremowa kuracja nawilżająco-naprawcza, która w swoim składzie zawiera estry cholesterolu oraz ektoinę. I to jest taki kosmetyk, który ja nakładam na skórę twarzy wieczorową porą, nieco grubszą warstwą, i zostawiam na całą noc. Rano skóra jest mięciutka, wygląda przepięknie, wygładzona, nie ma mowy o jakiejkolwiek suchości, piękny zapach, świetna konsystencja. Też jest to kosmetyk, który wielokrotnie Wam pokazywałam, w który warto zainwestować, jeżeli macie skórę suchą, przesuszoną, jeśli jest Wam potrzebne takie dodatkowe nawilżenie oraz właśnie w tym okresie jesiennym, kiedy stosujecie różnego rodzaju kuracje, na przykład z kwasami lub też kuracje z retinolem. Myślę, że warto się zaopatrzyć w taką oto maseczkę, w taki krem, kurację, która świetnie wpływa na skórę twarzy. No dobrze, ale muszę Wam jeszcze pokazać jeden powrót.
powrót do mojego kolejnego ukochanego kosmetyku, ale tym razem nie będzie to twarz, nie będzie to ciało, nie będzie to makijaż, a będzie to skóra naszych dłoni, skóra naszych rąk i jest to krem. Krem marki L'Occitane. Seria z 20% masełkiem shea i to jest w ogóle bestseller marki. We wrześniu zużyłam całe opakowanie. Mam już nowe opakowanie na październik, które również stosuję. Także widzicie, no jest to taki mój ulubieniec, bo to jest krem, do którego regularnie wracam w okresie jesiennym, bo nic tak nie nawilża moich dłoni, nie chroni ich, nie daje takiej gładkości jak właśnie ten krem. Jego ogromnym plusem jest również to, że wrzucam sobie do torebki, zabieram go wszędzie, bo ma małe opakowanie. Minusem jest na pewno cena, bo kosztuje około 30 zł. Ale jeśli szukacie czegoś, co będzie naprawdę fajnie regenerowało skórę, bardzo ładnie ją nawilżało, nawadniało, chroniło, to jest właśnie to. Poza tym ja również jako osoba, która jeździ samochodem, zwracam uwagę na to, żeby krem do rąk nie był tłusty, żeby nie zostawała na nim taka poświata, bo później jest mi ciężko prowadzić samochód. A wychodząc z domu nakładam krem na moje dłonie obowiązkowo i to jest właśnie taki preparat, który no nie zostawia tej poświaty na skórze, szybko się wchłania, daje piękny zapach, ja w ogóle uwielbiam zapach tej serii. Ale o tym też już Wam wielokrotnie mówiłam. No i ten krem, no nie wyobrażam sobie okresu jesienno-zimowego bez tego maleństwa w mojej torebce. I na zakończenie dzisiejszego filmu nie pokażę Wam kosmetyku, którego mogłabym zaliczyć do powrotów, ale będzie to nowość. Nowość, jeżeli chodzi o zapachy. Tak, jeden z najnowszych zapachów marki, w takiej oto pięknej buteleczce, jest to woda perfumowana, lekko różowa, a jak pewnie się domyślacie, różowe zapachy, takie właśnie, o, przezroczyste, różowe, to są zapachy, które idealnie nadają się w ciągu dnia. I to jest właśnie to. Ja nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o opisywanie danych perfum, wód toaletowych, ale tutaj mogłabym powiedzieć, że to jest taka mieszanka zapachu świeżego, kwiatowego, lekko słodkiego, dziewczęcego, ale też takiego, który nadaje się dla kobiety pewnej siebie, nowoczesnej, która żyje w dużym mieście, gdzieś jest ten pęd tego dużego miasta, ona na sobie odczuwa i potrzebuje takiego zapachu, który będzie z jednej strony intensywny, z drugiej strony nie będzie przytłaczał, nie będzie też ciężki dla otoczenia, ale będzie zostawiał za sobą tak zwany ogon. I to jest właśnie to. Świetnie się sprawdza, długo się utrzymuje, bardzo ładnie pachnie na mojej skórze, aż powiem Wam, że jestem zdziwiona, bo jeśli chodzi w ogóle o zapachy marki, i te standardowe jabłuszka, które na pewno wszyscy znacie, to one według mnie tak średnio się utrzymują w ciągu dnia, a ten zapach jest naprawdę intensywny i wystarczy spryskać nim skórę rano, czujecie go przez cały dzień. Także coś, co mogę Wam polecić, bardzo fajnie sprawdzi się w ciągu dnia, bardzo ładnie też sprawdzi się wieczorową porą, coś dla miłośniczek właśnie takich lekkich, przyjemnych, kwiatowo-słodko-drzewnych zapachów. Jeśli będziecie w perfumerii, to koniecznie pomachajcie. No i ta przepiękna buteleczka. Dobrnęliśmy do końca tego dosyć szybkiego przeglądu najlepszych kosmetyków września. Pokazałam Wam nowości, pokazałam Wam kosmetyki, do których znów wróciłam i które uwielbiam. Był też jeden nowy zapach na jesień. Myślę, że będę do niego też regularnie wracać, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. Natomiast dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jakie kosmetyki pojawiły się u Was w jesiennej pielęgnacji. Czy wróciliście do jakichś produktów, czy też zainwestowaliście w nowości. Plus jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze jesienne zapachy. I tak myślę nad tym, by przygotować dla Was oddzielny film, w którym opowiem Wam o moich jesiennych zapachowych propozycjach. Dajcie znać, czy macie ochotę na taki temat. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Linki do produktów, o których dzisiaj wspomniałam, znajdziecie w opisie do filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! Nie nakładanie korektora. No nie, no co ja mam dzisiaj? Czy ja w końcu nagram ten film?
która zawiera w składzie 3% estry cholekto... Nie, dzisiaj, uwaga, to jest jakiś koszmar, żeby nagrać ten film. Co mi się dzisiaj dzieje? Poniedziałki.